Witam, czwarta część Q&A. Wczoraj niestety nagrania nie było. Po pracy odpisywałem Wam na zaległe pytania. Jeśli nie dostajesz odpowiedzi lub też nie zawarłem odpowiedzi w filmie, to proszę się przypomnieć. Pytania dostaję na Messengerze, WhatsAppie, SMS-em, czy też w komentarzach, także bardzo łatwo kogoś przeoczyć. Zaczynamy. Co planuje Pan zrobić dla dzieci? Czy będą jakieś wydarzenia sportowe, czy też turnieje, czy konkursy? Tak, musimy uzupełnić i odświeżyć place zabaw. A ponadto mamy w planach utworzenie tak zwanego pump tracka, czyli w skrócie toru dla hulajnóg, rowerów czy rolek. Chcę poszerzyć ofertę kulturalną Domu Kultury, na przykład o mini dyskoteki, festiwale kolorów, kina plenerowe, Dzień Dziecka, a może nawet rodzinną strefę kibica, bo już niedługo przecież Euro 2024. Oczywiście w kalendarzu nadal pozostają dotychczasowe imprezy. W programie mamy również pomysł na klub dla młodzieży. Przede wszystkim musimy jednak promować ruch, czyli na przykład turnieje sportowe, turnieje piłki nożnej, siatkówki, tenisa. Możliwości jest naprawdę bardzo dużo, ale możemy spróbować też czegoś nowego. Turnieje e-sportowe, a może nawet rywalizacja pomiędzy szkołami, a tego jeszcze w Kobiurze na pewno nie było. Cześć Marcin, ja mam pytanie o kosze na śmieci. Czy będzie ich więcej w Kobiurze oraz o kosze na odchody po swoich pupilach? Szczerze, nie ma gdzie tego wyrzucać i ludzie niestety przez to nie sprzątają po swoich psach. Tak, rewelacyjny pomysł i bardzo dobra uwaga. Jesteśmy gminą położoną pośrodku dawnej Puszczy Pszczyńskiej. Jesteśmy przez sąsiadów uważani za gminę czystą i zieloną. Jeśli chcemy utrzymać tą opinię, być dumni z naszej miejscowości i nie wstydzić się, gdy ktoś nas odwiedza, musimy zadbać o czystość. Chętnie tą propozycję rozszerzę dodatkowo o ławki, o nowe nasadzenia, donice kwietne. To również dotyczy czystego powietrza. Musimy iść w kierunku wymiany starych pieców, ale to już kompletnie inne pytanie. A co jeśli nie wygrasz wyborów? Tego typu pytania jeszcze nie dostałem i jest bardzo ciekawe. No, gdybym właściwie nie wierzył w siebie, to na pewno bym nie wystartował. Gdyby nie wierzyła we mnie moja rodzina, na pewno bym nie wystartował. Biorąc jednak pod uwagę wszystkie ewentualności, jeśli nie wygram, to w poniedziałek pójdę się zarejestrować do Urzędu Pracy. Także dziękuję i do zobaczenia jutro.